Witam was serdecznie. Okej, my w tym odcinku zrobimy misję główną. To znaczy spis cudzołożnych. Tu mamy. Ale patrz jak wyczyszczono, tylko jeden tutaj został. Uparę. To zrobimy jak będę miał poziom już 15. 125, to później też. Albo możemy w ogóle też raz tam przelecieć. Będą też tam jakieś misje na pewno. Ciebie jeszcze musimy zrobić. Ciebie też tam jakąś jedną dymną puścić. Tu chyba 18 level będzie. To muszę też. No i jest jeszcze taki. No. Diabeł siedzi w szczegółach, jak to się mówi. Dużo już ogarnąłem, ale dalej non-stop jeszcze coś jest. W Białym Sadzie też mam jeszcze te legowiska potworów. Ten. O. Jest tam też skrzyneczka moja. Zamknięte. Ludzie, poratujcie, chory jest. Żebym was tu więcej nie widział! O, mamy. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą. Geralt, jak zawsze w porę. Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. Gońcie w koło! Otrzymamy! No to chodź. No, ile mam czekać? Okej. Nie mogę wyjść mistrzu zmysłów używać. Odmień. No to się wie do czasu, co? Tak, zupełnie jakbyśmy nie wyjeżdżali z węgla. No i... Jeszcze ktoś? No, sprawnie. Teraz to możemy przywitać się jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, druku. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i dziki gon. Niedobrze. Nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. Okej. Będziemy przeszukać, ale pierw
O, jest, skrzynia. Moja skrzynia. Oczywiście, że nie mogę użyć. Cholera kuźwa jasna. Płotka. Dobra. O, list od wdzięcznej muzy. A tajemnica korespondencji? Licone spłonił rumieniec. W czystą ekstazę wpadłam chłonąc. Palce twe na spragnionych strunach. 10 beczek wytrawnego stusu. 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Ta, jaskier i terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Zoltan, daj spokój. Chcesz chodzić po całym mieście i wypytywać o niego kobiety, z którymi się spotykał? A masz lepszy pomysł? Jaskier to papla, na pewno opowiadał im o swoich planach. No dobra, musimy się jakoś podzielić. A, niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej, zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Spoko. Okej, przeczytaj terminarz. Glosariusz. Książki? Przeczytano? Nie, gdzie znajdziemy książki, że myśl w postaci samuszyk by stary już książka? Książki fabularne. Panie lasu, list, glade, list. Zlecenia. Zapiski. I książki znowu. Terminarz Jaskra. Tutaj był. Okej. Mamy. Ach, wkurzony chodzę od rana. Odpuść, Jaro. Chodź, trzeba znaleźć inne miejsce na noc. Okej, niech no wszystkimi pozmawiamy. Mam 15 poziom. Proszę dobrze, to dobrze jest. Ludzie, poratujcie, chory jestem na bidę.
Dobrze, z wszystkimi porozmawiamy. Junior twierdzi, że wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Moją. Moją. Mam konkurencyjne ceny. To zobaczymy jeszcze, jak z jakością usług. Oj! No. Nara. Wszystko we krwi, wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle, jestem wdzięczna, ale dorobek życia. Wszystko przepadło. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. A, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... no... Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś, barząc zachrypnięty łajza kłamliwa. Oho, chyba cię czymś podpadł. Ten, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... a, wywaliłam go na zbity pysk. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o mało jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. O kurde. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko... powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Oj, ten Jaskier. Powodzenie ma. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Tak, z książką. Co, on się przybierze? Teraz lepiej? O kurde. Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. I tylko tyle? Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. No okej. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. Okej.
Witaj, tym razem... Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Maski potrzebujemy na później. Idziemy wilka. Ja mam tylko takie eleganciochy. Bywaj. Dobra, do następnej. Wszyscy są tu. Okej. No i pognałem za tym bratkiem aż do ogrodu. Czego tu? Nie twój interes. Chcę się zobaczyć z Rozą Far-Atre. Żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Roza nie widuje się z byle kim. Jestem Geralt z Rivii, wiedźmin. Jak się panienka Roza zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Dziękujemy. Wiedźmina nie poszukujemy. Mam się pod Nowili dostać. Możemy to zrobić tutaj albo pójść tam. O kurde, co ona chciała tutaj albo pójść później zrobić? No Geralt, jakim asasynem jesteś? Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku. Dla ciebie panno Var-Atre. I lepiej stąd z... Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Yep. Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to wiedźmin. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Far-Atre będzie trenować z byle gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż ród Far-Atre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych, migiem! Tak jest, panienko. Proszę, jak umie na zawołanie kłamać. To jest sztuka. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza, nie zna litości. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan am... Za mną. Moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał.
Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Naprawdę mam z tobą walczyć? Wytrzymała jest. Zaraza. Ja niech to. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem przemierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Dokładnie. Czy ja mam pomamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaskra. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to... to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Dokładnie, siostra. No, ile mam czekać? I cia. Tak, ty zostajesz w dupsko. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre. Największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Możecie mi łaskawie wyjaśnić, co tu się dzieje? Która z was spotykała się z Jaskrem? Bez nerwów, trenerze! Już tłumaczę. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Zresztą kto go tam wie, mógł to wszystko zmyślić, żeby wzbudzić naszą zazdrość. Śpiewaczyna. Chyba skutecznie, bo od razu cała się zapaliłaś. Palę się do tego, żeby dać ci w nos, Markulo. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. Może jeszcze wpadnę. Potrafisz być bardzo przekonująca, pani.
Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze? Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. No i git. Może jeszcze jutro przejdziemy. Lekcja szemerki. Dobrze, jeszcze dwójka. Nie kręcić się tu. Póki czarnie w Kenten za partyzantami biegają po lasach, nowy grad jest bezpieczny. Tu. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Przepraszam, ale nie mogę czekać. Chodzi o Jaskra. Nazywam się Geralt i jestem... Geralt? Wiem, kim jesteś. Dobrze, jeśli tak bardzo chcesz uczestniczyć w lekcji, zapraszam. Kochani, Szczurołap niestety dostał gorączki, dlatego dziś gościmy Wiedźmina, który opowie wam o swoim zawodzie. O kurczę, ale... Ale fajnie! Chyba nie sprawisz zawodu dzieciom. No, kto chce zadać pierwsze pytanie? Ja! A co to znaczy, że Wiedźmini są chudliwi? Mają rozwinięte libido. Nie powinniście słuchać wszystkiego, co ludzie mówią. To znaczy, że chodzą wcześniej spać. A, to dlatego mama poszła położyć tamtego Wiedźmina do łóżka. Dzieci, co to ma znaczyć? Następne pytanie. Jezus. To prawda, że Wiedźmini zabijają królów? Jeśli jakiś człowiek jest przeklęty i zamieniony w potwora, to wtedy zdarza się, że Wiedźmin musi go zabić. Nawet jeśli to król. Czyli król Foltes był potworem? A jak to jest komuś obciąć głowę? Pokażesz nam, jak się obcina głowę? Możemy spróbować eliksirów. Na dzisiaj koniec. Zabierzcie swoje rzeczy, widzimy się jutro rano. Hurra! Pożegnajcie się z mistrzem Geraltem. Fajnie, że wpadłeś. Tam wolałabym Szczurołapa. No to powiedz, z czym przychodzisz? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Atlas Grzybów. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Okej. Dzięki za pomoc. Bywaj. Jeszcze z jedną. Kurde, za co dostaje tylko punktów? Dajcie, panie, na chleba, panie. Tu. To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Lid?
Witaj, Wiedźminie. Ciekaw jestem, co tu robisz. Bo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Geralt z Rivi, zabójca potworów i mojego syna. O kurczę, kto to jeszcze raz był? Masz rację, generale. Moja wizyta to nie przypadek. Szukam tu kogoś. Zbędny wysiłek. Kapitanie, ten człowiek nie ma tu wstępu. Morwanie, wybacz, ale odechciało mi się wyścigów. Przychodzić do kobiety, której zabiło się syna? No, no. Myślałem, że wiedźmini mają lepszy instynkt samozachowawczy. Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. Masz nieaktualne informacje. Molly już tu nie pracuje. Wiesz, kim była Molly. Wiesz, że już tu nie pracuje. To może wiesz też, gdzie ją można znaleźć. O tej porze prawdopodobnie popija poncz i zastanawia się, którego konia obstawić. Wyścigi. Nie jestem w nastroju do żartów. Ja nie żartuję. Po śmierci Ariana... Siostrzeniec Luizy przyjechał złożyć jej kondolencje. Zobaczył Molly i są już po ślubie. Aktualnie czekają na spadek. Baronowa straciła syna, więc majątek przejmie po niej właśnie ów siostrzeniec i pani La Attard. Do niedawna spółka Molly. W takim razie gdzie znajdę świeżo upieczoną panią La Attard? Nasza mała Molly ma nową pasję. Wyścigi konne. O ile wiem, powinna być teraz w willi hrabiny Weberwood. Właśnie się tam wybieram. A skoro pozbawiłeś mnie towarzystwa Luizy, może zgodzisz się ją zastąpić? Spoko. Cóż, jeśli jest tam Molly... No to w drogę. No to śmigamy na wyścigi. A, będę musiał się tutaj na pewno ścigać z kimś. No, jesteśmy na miejscu. Ładnie tu. Powiem ci, że w całej tej okolicy najbardziej intrygujące są rumaki. Interesujesz się koni? Wszystkie są dla mnie takie same. Każdego nazywam płotka. Dziwne podejście. Ta siwa to Cantarella, klacz po kachirze, czempionie z wole. A, siwy to ładny kolor. Również koniom w nim do twarzy. Tenkary to mój faworyt. Nemrod, czystej krwi, Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. Znasz się na koniach, co? Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. O. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Znakomicie. W takim razie wybierz sobie rumaka. Pojadę na Nemrodzie. To będzie pojedynek nilfgaardzkiego konia z nilfgaardzkim generałem. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym zerlikańczyku. Rumaki już osiodłane. Zaczynajmy. Co, teraz wyścig? A. Wszyscy gotowi? Nie oszczędzaj rumaka. Nic nie boli takiego życia. Jedziemy! O. Kurczę! Wow.
stać. Naprzód. Nie oszczędzaj rumaka. Ja go chcę trochę, chciałem go przeblokować. Przyblokowałem. Uwielbiam ten pęd wichru. Powinien już tak do końca przyśmignąć. Co jest? Gdzie on jest? Jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma. Rusz się. Mamy. Całkiem nieźle szła ta płotka, którą wybrałem. Niezwykłe. Już dawno nie przegrałem gonitwy. Gratuluję. Należy do ciebie. Dziękuję. Spójrz tam. Pani Latard właśnie przybyła. Kto? Dawniejsza Molly. Zobacz, stoi tam. Ach tak, dzięki. Zabawię tu jeszcze jakiś czas. Daj znać, gdybyś chciał wrócić ze mną do miasta. Dobrze. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu-bziu. Dość mam tego wszystkiego. Czym sobie barwicie włosy? Wywarem z korzenia pietruszki? A gdzie ty jesteś? Tutaj jest Molly. Byłem którego tam. Którego obstawiasz, pani? Waham się między Karym Ogierem, a tamtą siwą klaczą. Przepraszam, ale chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Jestem Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji. Jaskier. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach, jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kairana grą na lutni. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać, wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Odkąd jestem panią Laatard, nic, tylko jeżdżę na bale, rauty i inne, no, te... Asamble. To bardzo męczące. Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Siostra? A nie ma siostry. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego niepodobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Czy te jej pakunki to nie były przypadkiem bagaże? A ta dziewczyna nie była trubadurką? Tak, tak. Teraz mi się przypomina, że wracała z występów z Kowiru. Ale utalentowana rodzina, co? Niezwykle. I zapewne bardzo się kochająca. Jakbyś wiedział, Jaskier nawet napisał dla niej wiersz. Dla mojej cyraneczki, czy jakoś tak. Chciałabym mieć takiego brata.
Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił, a ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Okej. Okay. 16 poziom. O, gdzie jesteś? Chcesz już wracać? Tak. Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. To będzie dłuższy odcinek. Ale porozmawiam jeszcze z Zoltanem. Nowigrad. Podobny do Dubrownika, szczerze mówiąc. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Nie dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z tak. Potem się tam przynosimy. Coś ludzi morduje. Modły to potęgi wiecznego patrona naszego miasta. Tylko niezłomna jest. Tu na winklu powinno być ten. Tak, jest. Wiciach. Miej się na baczności. Co tam, Pusia? Tęskni. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją Pusię? Lada dzień zacznie gadać. Piękny ptak, ale przejdźmy do rzeczy. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Ma na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że Jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak Jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w zimorodku. To co, czeka nas wieczorek z poezją? Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. No proszę. Po zachodzie słońca. Ale to już zrobimy w następnym odcinku, bo tak to nigdy to nie zakończymy. To trzymajcie się i do zobaczenia.